Kontynuujemy naszą podróż do świata ładunków elektrycznych przez świat atomów i cząsteczek. No i rozmawialiśmy ostatnio o atomach, o tym, że zbudowane są z elektronów, które są nośnikami elementarnego ładunku ujemnego, to znaczy wszystkie ujemne ładunki elektryczne są wielokrotnościami ujemnego ładunku elektronu. Protonów, które są z kolei nośnikami elementarnego ładunku dodatniego, można powiedzieć, ładunek dodatni protonu jest dokładnie przeciwny do ładunku ujemnego elektronu. No i w jądrach atomowych są jeszcze neutrony, które są elektrycznie obojętne. Zwracałem też uwagę, że jądra atomowe są dużo, dużo, w przypadku atomu wodoru to 100 tysięcy razy mniejsze niż chmura elektronowa wokół jądra. I za to, co się dzieje w jądrze atomowym, odpowiadają inny rodzaj oddziaływania, nie oddziaływania elektryczne, tylko tak zwane oddziaływania silne. I to one przytrzymują razem protony i neutrony. Wiecie już, że ładunki jednoimienne się odpychają, więc można doznać pewnego dysonansu poznawczego. No jak to, skoro protony mają ładunki jednoimienne, to dlaczego jądro się nie rozlatuje? Odpychają się elektrycznie, prawda? No więc nie rozlatuje się, ponieważ jest jeszcze silniejsze oddziaływanie na bardzo małych odległościach, dużo mniejszych niż te rozmiary atomu, właśnie rozmiarów jądra. I to oddziaływanie trzyma jakby protony i neutrony razem. Zresztą, jeśli chodzi o oddziaływanie atomów, to całą chemię i biologię, która na niej wyrasta, to decydują o niej elektrony, oddziaływanie elektronów i do tych elektronów najdalszych od jądra, elektronów walencyjnych. I z ich punktu widzenia dokładnie to, co się dzieje w jądrze, jest całkowicie obojętne. Na chemiczne własności atomów, jądra atomowe nie ma żadnego wpływu. Trzeba też powiedzieć, że ładunek elektronu to jest bardzo, bardzo mała, ma bardzo, bardzo małą wartość. Powiedzmy, zdarza się czasem, że jeżeli chodzicie w skarpetkach po dywanie, to potem dotykając klamki czujecie iskrę elektryczną przylatującą między klamką a waszą dłonią. No i wartość ładunku, który przelatuje wtedy w tej iskrze, można oszacować, to jest rzędu 10 do 10, 10 do 11 elektronów, więc widać, że ta jednostka ładunku, ładunek jednego elektronu czy protonu, ona jest bardzo przydatna, jeśli chodzi o badanie oddziaływania atomów, ale w przyszłości, już na następnej lekcji, kiedy będziemy mówić o makroskopowych zjawiskach, nie mikroskopowych, nie atomowych, tylko o tym, co się dzieje z ładunkami w tych procesach, które obserwujemy na co dzień, na przykład włączenie światła w pokoju albo włącza się agregat lodówki, będziemy musieli zdecydować się na użycie innej jednostki, znacznie, znacznie większej. Okazuje się, że dwa ładunki oddziałują na siebie siłą kulomboską, nazwaną tak od tego pana, Charlesa Coulomba. Właściwie to tu chyba jest jego, tak, tu jest jego strona internetowa. No, fizyk, inżynier, oficer, późny okres późnego oświecenia. No i on między innymi odkrył wzór na siłę oddziaływania pomiędzy dwoma ładunkami elektrycznymi. Wzór przypomina nieco wzór na siłę oddziaływania grawitacyjnego. No mianowicie to oddziaływanie jest proporcjonalne do iloczynu ładunków i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości i jest związana z tym stała proporcjonalność. Podobnie jak oddziaływanie grawitacyjne jest
proporcjonalne do iloczynu masy, odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości i też ma swoją stałą. No i jeżeli policzyć stosunek oddziaływania coulombowskiego do grawitacyjnego, no to mamy taki wzór i odległości ładunków i mas się skrócą. Więc ten stosunek nie zależy od odległości pomiędzy ładunkami czy masami, natomiast zależy od takich stosunków, które się będziecie w dalszych swoich karierach edukacyjnych być może spotykać, stosunek ładunku do masy dla jednego obiektu i dla drugiego obiektu. No i jeżeli wziąć ładunek protonu i masę protonu, no to stosunek ten jest rzędu 10 do 36. To jest miliard razy miliard razy miliard razy miliard. 36 to jest 9 do 4. Przepraszam, to jest 4 razy 9. 4 razy 9, więc to jest bardzo, bardzo duża liczba. Widać, że oddziaływania elektryczne są znacznie silniejsze niż grawitacyjne. No i dlatego na przykład, jeżeli zajmujemy się fizyką atomową albo chemią, no to o grawitacji nie rozmawiamy. Pomijając grawitację, robimy jakiś zupełnie zaniedbywalny błąd. No i warto też wspomnieć o olbrzymiej różnorodności atomów i w związku z tym olbrzymiej różnorodności reakcji między tymi atomami, olbrzymiej różnorodności związków chemicznych. I to jest taka platforma, na której można zbudować to skomplikowane zjawisko, jakim jest życie. Ja może się cofnę w takim razie, bo widzę, że zapomniałem udostępnić tą platformę. Tu jest właśnie stosunek tych dwóch sił, Coulomba i grawitacji. No i się rzeczywiście upraszcza się kwadrat odległości. I ten stosunek jest zadany przez stosunek stałych proporcjonalności i stosunek tych takich stosunków i iloczyn stosunków ładunku do masy. W dwóch przypadkach. No i jeżeli się weźmie ładunek i masę protonu i wstawi się do tego wzoru, to wychodzi liczba rzędu 10 do 36. To bardzo duża liczba. Więc te oddziaływania elektryczne są znacznie, znacznie niewyobrażalnie silniejsze od grawitacyjnych. No dobrze, to teraz różnorodność atomu. To jest atom wodoru. Jeżeli mamy atom helu, no to musimy dodać jeden elektron, w związku z tym wiąże atomu helu musi się pojawić drugi proton i pojawiają się jeszcze dwa neutrony. No, jeżeli chcemy dalej dodawać te elektrony i tworzyć kolejne atomy, no to już w to samo miejsce włożyć ich nie możemy, bo jakby mówiłem wam, że w takim jednym mieszkaniu pod jednym adresem mogą mieszkać co najwyżej dwa elektrony. No i widać to w przypadku tlenu, wiąże jest 8 protonów i 8 neutronów, czyli jądro helu otacza 8 elektronów. Dwa z nich umieszczone są podobnie jak atom, elektrony w atomie helu. Kolejne dwa umieszczone są w podobnie wyglądającym mieszkaniu, ale nieco dalej od jądra. I potem 4 elektrony umieszczone są w kolejnym, pod kolejnym adresem. Tak, tam są dwa mieszkania pod tym adresem w tym domu, w związku z tym mieszczą się 4 elektrony, po dwa w każdym pokoju, można powiedzieć. No więc te chmury elektronowe wyglądają inaczej różnych atomów, no i w związku z tym różne atomy mają różne własności chemiczne i na przykładzie sodu i magnezu można to prześledzić. Sód jest niesłychanie reaktywny. Mam nadzieję, że na chemii pokazywano wam reakcję sodu z wodą. Robi wrażenie. Magnez jest znacznie mniej reaktywny, no ale to jest dla geeków takie porównanie, no na przykład, ale za to jeżeli weźmiemy german i arsen, no to różnią się, można powiedzieć, w sposób nawet doceniony w literaturze, dlatego że german tworzy związki chemiczne, tworzy tlenki, ale one są w miarę bezpieczne, jeżeli się nie zje ich za dużo, bo za dużo to zawsze szkodzi, to w zasadzie nic złego się nie zdarzy. Natomiast arsen, wystarczy jeden elektron więcej,
tworzy trójtlenek arsenu i to jest trucizna zwana arszenikiem i trucizna, którą spopularyzowała ta pani, autorka kryminałów, Agatha Christie. Przepraszam, tu jest Agatha Christie. Autorka kryminałów Agatha Christie. Ja jak zwykle odsyłam do stron Wikipedii angielskich, bo są znacznie bogatsze. A jej ulubionym bohaterem literackim był Hercule Poirot i tutaj jest bohater fikcyjny oczywiście, ale także bohater dużej liczby filmów, kryminałów, które zostały zrealizowane, sfilmowane na podstawie powieści Agaty Christie. No więc faktycznie mamy sytuację taką, że różnica między Germanem i Arsenem jest, można powiedzieć, wstrząsająca. Pomimo, że różnią się tylko jeden elektron. No i dalej badania oddziaływań atomów i cząstek elementarnych prowadzą do takiej ważnej zasady, mianowicie zasady zachowania ładunku. Różny od zera ładunek elektryczny nigdy się nie rodzi i nie znika. I we wszystkich procesach i reakcjach ładunek początkowy i końcowy zawsze są sobie równe. No i druga taka obserwacja to jest taka, że świat jest elektrycznie obojętny. Gdyby nie był, to oddziaływania elektryczne są dostatecznie silne, żeby działy się różne rzeczy, jakieś przedmioty zaczęłyby się przesuwać i tak dalej, i tak dalej. A pamiętacie, że przesuwaliśmy za pomocą magicznej różdżki bakelitowej potartej wełną, przesuwaliśmy puszki, które zaczynały się toczyć. Tak, bo można oczywiście ładunki rozsunąć. Można ładunki rozsunąć, ale nie można doprowadzić do tego, żeby nagle urodził się gdzieś ładunek dodatni bez takiego samego ładunku ujemnego, który się powinien w pobliżu urodzić także, tak żeby całkowity ładunek się nie zmienił wszechświata. No i można sobie zrobić takie szacowanie, ile musiałoby być zjonizowanych jednoimiennie ładunków elektrycznych, zjonizowanych jednokrotnie, powiedzmy pozbawionych jednego elektronu, atomów na Ziemi i na Księżycu. Powiedzmy, że ten stosunek byłby taki sam dla obu tych ciał niebieskich, żeby siła odpychania elektrostatycznego zrównoważyła siłę przyciągania grawitacyjnego, no i wtedy Księżyc by sobie w ciemną dal odleciał, w ciemną, a nie siną, bo wszechświat jest dość ciemny. Okazuje się, że jeden atom na 10 do 17 by wystarczył, czyli stosunek liczby jonów do liczby wszystkich atomów to jest 10 do minus 17. To jest bardzo niewiele, no a jednak widzimy, że nie potrzeba żadnych poprawek do siły grawitacji obserwacyjnie, jeżeli obserwujemy ruch Księżyca wokół Ziemi. Zatem z jeszcze większą dokładnością i Ziemia, i Księżyc są elektrycznie obojętne. No i to jest właśnie przykład, skąd wiemy, prawda? Braku jakichś dramatycznych zmian w ruchu orbitalnym Księżyca, które mogłyby być interpretowane jako, jako rezultat tego, że mamy do czynienia z różnym od zera ładunkiem elektrycznym.